witamy Pana Emilia. Tak, jeszcze i zaczniemy. Dobrze. Witam wszystkich serdecznie po długiej przerwie. Tym bardziej serdecznie, że dzisiaj gościmy osobę wyjątkową. Malarstwo wyjątkowe i osobę wyjątkową. Kasia Stankiewicz. Obrazy Kasi są niezwykle charakterystyczne, eksperymentalne, poszukujące. Ale jest to zgodne też właśnie z Kasią jako osobą. Bo Kasia taka po prostu jest. Prawda? Ty eksperymentujesz, szukasz wielu nowych płaszczyzn, a przede wszystkim starasz się dogonić troszkę przeszłość, bo zaczęłaś planować późno. Tak. Czyli musiałaś dojrzeć do tego. Ale to jest właśnie świetne, że nie jest sposób zawodowy, automatyczny, po skończeniu wyższej szkoły malarskiej, załóżmy. To jest jeszcze mówić. Tylko właśnie jest potrzeby serca, potrzeby ducha, potrzeby wyrażania się. A Kasia ma bardzo bogate życie wewnętrzne. W związku z tym też potrafi wyrażać to bardzo na wielu poziomach. Zapraszam do oglądania obrazu, a przede wszystkim do indywidualnych rozmów z Katarzyną, która jest niezwykłą osobą, bardzo dobrą. I Kasiu, proszę Cię, powiedz dwa słowa, co tu właściwie robisz i po co tu jesteś. Ja już chyba tyle powiedziałam. Bardzo krótko. Słuchajcie, dzisiaj udało mi się dla Was zebrać całą kolekcję obrazów od pierwszego szli do a jej włosy pachniały lantrynkami, ten z czarnym tłem, z różowymi nadrobnymi włosami, który nawet jest dzisiejszą premierą. Jeszcze dzisiaj go kończyłam, więc to jest taki cały przekrój mojej twórczości, która przedstawia żeńską i męską energię. Wielu osób, które tutaj wystawiały, często po raz pierwszy odważyły się, które potem to skutkowało wystawami w innych miejscach. Więc jak gdyby super. Było to takim początkiem, zaczynem do tego, żeby się rozbrykać, żeby się jeszcze bardziej otworzyć w swojej sztuce, w swojej wyobraźni, w swoich emocjach. Także życzę tego i mam nadzieję, że tak się stanie. Ja się cieszę, że tu zaczynam. To chociaż moja pierwsza wystawa, nie wernisaż, ale wystawa, była się dwa tygodnie temu, właściwie się skończyła w Mediolanie, ale tylko trzy obrazy były tam prezentowane, no tutaj jest ich aż 10, więc naprawdę jest to niespotykana sytuacja jeszcze w moim życiu, więc tym bardziej jest mi naprawdę, ja jestem w szoku. Jeszcze nie wiem, czy to się dzieje naprawdę, czy naprawdę. Mi się dzieje. Naprawdę. I życzę, żebyś dalej poszukiwała, eksperymentowała i żeby zachowała ten entuzjazm. To na pewno. W stosunku do... Jeszcze jedna rzecz. Mam dla Was na pamiątkę wydrukowane grafiki moich obrazów, więc będę rozdawać. A trójkąt to trójkąt tajemnicze możliwości. Nieskończone możliwości. Nieskończone. Pewnie mi się znudzi, pewnie coś tam będę. Oj, masz naprawdę, wiesz, wydaje mi się, że takie trójkąt daje tyle możliwości, że może się nie znudzić, tak. A tym bardziej, że używasz faktur i używasz różnych mediów. Właśnie, bo ty jesteś w OSP. Powiedz mi, jak ty odbierasz moją sztukę? Nie, mi się chodzi o to, bo ja mówię ci, mandala mnie przyciągnęła. Tak, niesamowita, tak. Ale na przykład ale pies może uciec. Co to? Z racji mojego wykształcenia
Ja kocham geometrię. A też geometria jest dla mnie taka czysta, taka, tak sobie zawsze, jak kiedyś sobie tłumaczyłam, że moje obrazy są takie idealne, perfekcyjne, jak ja nigdy nie będę. Ale jak tu zmienisz poczucie, to ona po prostu zaczyna oszukiwać. I właśnie chciałam uzyskać taki efekt i się udało, ale... Tak. Trzeba te obrazy malować, to muszę wyjechać do Hiszpanii. Powiem tak, odbijalność jest okej do pewnego stopnia. A ja się nie zamykam, to po prostu tak naprawdę to dla mnie jest zawsze wyzwanie. Jak sobie temat wymyślam, mówię, a jakby to wyglądało w mojej technice. I w związku z tym, że ja nie lubię malować, nie lubię powtarzać, więc ciągle szukam, ciągle sprawdzam, jak można w inny sposób przedstawić dany temat. Mnie tak ładnie przedstawiłeś dzisiaj. Tak, od wielu lat ta przerwa związana z... Ja to przełamałaś. Ja to dzisiaj przełamałaś. Ale odbywają się jakieś koncerty właśnie. Przestrzeń, która ją wciąga. A który obraz, od samego początku? Bo w ogóle miał tło. Który obraz jest ci najbliższy? Ciężko to chyba ocenić, wiecie? Tak, a my będziemy jeszcze tworzyć coś ciekawego razem. Nie, 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 nie